Bartosz Półrolniczak i TV Wisła. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, a naszym rozmówcą jest dyrektor ośrodka, pan Kamil Kalinka. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj poruszymy kilka kwestii. Nasza rozmowa będzie generalnie podsumowaniem 10 lat, czyli czasu, w którym pan Kamil Kalinka pełni funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dużo się w tym czasie zmieniło, więc pierwsze pytanie będzie, wydaje się naturalne, jak wyglądało zarządzanie ośrodkiem 10 lat temu, a jak wygląda dzisiaj? Co jest największą zmianą? Bo wydaje się, że 10 lat temu mieliście chyba mniejszą konkurencję. W tym czasie powstawały różne filie i to na pewno też się przekładało na działalność ośrodka. Tak, panie dyrektorze, no 10 lat to jest sporo czasu i w każdej instytucji wiele się zmienia, tak samo i w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zawsze są te chwile dobre, sprzyjające w sytuacji funkcjonowaniu w ośrodku i te chwile gorsze, to naturalne. Ja musiałem się zmierzyć, można powiedzieć, już na początku, kiedy objąłem funkcję dyrektora, z takimi problemami, które były niezależne, można powiedzieć, od nas. Mianowicie Tarnobrzeg jest takim miastem położonym na skraju, można powiedzieć, kilku województw, gdzie do ośrodka przyjeżdżali osoby zdające egzamin i ze Świętokrzyskiego, i z Małopolskiego, nawet z Mazowieckiego, z Lubelskiego, tak. I oczywiście byliśmy z tego zadowoleni, bo że chcą przyjeżdżać tutaj do Tarnobrzega, zdawać egzaminy. Ale z biegiem czasu w sąsiednich województwach Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zdecydowały, że będą tworzyć filie. Tak się już stało w 2015 roku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach otworzył swoją filię w Ostrowcu Świętokrzyskim. I oczywiście naturalna rzecz, że część osób, czy z Ostrowca, czy z najbliższych okolic, zdecydowała, że no nie ma sensu przyjeżdżać taki kawał drogi do Tarnobrzega, skoro mają filię ośrodka we własnym mieście, dlatego też to rozumiem. Później pojawiły się dodatkowe jeszcze dwie filie w Kraśniku i w Biłgoraju, więc każdy taka sytuacja wpłynęła na to, że część klientów nam ubywało z tych sąsiednich województw. I też trzeba było się z tym problemem zmierzyć i oczywiście też dostrzegając to i wiedząc, jaki to będzie miało wpływ na ośrodek, zdecydowałem, żeby przyciągać jednak osoby do nas do Tarnobrzega, zachęcać, dlatego też po rozmowach z współpracownikami postanowiłem, że będziemy uczestniczyć w spotkaniach właśnie w sąsiednich województwach przede wszystkim, bo tam są klienci, którzy do nas przyjeżdżają, którzy mają wybór, alternatywę, gdzie będą chcieli zdawać egzamin. Dlatego też przez kilka miesięcy odwiedzałem szkoły nauki jazdy w Świętokrzyskim, w Lubelskim. Organizowaliśmy spotkania z młodymi osobami, żeby przedstawić, jak funkcjonuje ośrodek, z czego się mogą spodziewać w naszym ośrodku, ale też wysłuchując wiele uwag, które też wpływały na to, że mogliśmy te nasze warunki poprawiać, tak żeby ta sytuacja w ośrodku cały czas się poprawiała. I muszę powiedzieć, że to jest dla mnie najważniejsze, że po tych 10 latach współpraca ze szkołami nauki jazdy jest bardzo dobra, mamy bardzo dobre relacje, spotykamy się regularnie co roku na podsumowaniu tego, co się działo w ośrodku, tego, co się działo w szkołach, żeby omówić, co się działo na etapie naszej współpracy, podsumować również statystyki, jakie w WORD-zie występują i przede wszystkim rozwiązywać te problemy, które zawsze się jakoś bieżąco pojawiają. I dzięki tej współpracy, z czego jestem najbardziej, powiem szczerze, zadowolony po tych 10 latach w ośrodku, udało się wypracować takie praktyki, które po prostu wpływają z korzyścią dla osób zdających, zarówno patrząc ze szkoły nauki jazdy, osób, które się dopiero uczą, jak również później przychodzą do nas, do ośrodka, zdając już egzamin państwowy. Właśnie, ile się około przeprowadza egzaminów w Tarnobrzeskim WORD-zie, bo wiadomo, że egzamin to jest główne źródło dochodu. Generalnie też trzeba tutaj jeszcze powiedzieć o takich trendach związanych z demografią, prawda? No bo wiadomo, że te trendy nie są w ostatnich latach korzystne. Wcześniej, kiedy obejmowałem pracę w ośrodku, to tych egzaminów było zdecydowanie też więcej, bo około 30 tysięcy, mówię tutaj o egzaminach na wszystkie kategorie, egzaminy teoretyczne, egzaminy praktyczne. Później, jak powstawały te filie, troszkę nam spadło do 27 tysięcy. Był taki moment szczególnie trudny, czas COVID-u, prawda, kiedy również tutaj wiele instytucji również u nas odczuły tą sytuację trudną. Wszyscy odczuliśmy, tak, ale u nas w związku z tą sytuacją, że zagrożenie zdrowia i życia było dosyć bardzo ważne i te zagrożenia były bardzo poważne, zdecydowaliśmy, żeby na pierwszym etapie przygotować się po prostu na
odpowiedź na te zagrożenia, to wstrzymaliśmy egzaminy nie tylko u nas w Tarnobrzegu, ale i na Podkarpaciu, w Polsce. Przez 3 miesiące egzaminy się nie odbywały. Musieliśmy się przygotować do tej sytuacji, żeby później bezpiecznie przeprowadzać egzaminy. I oczywiście również to się odbiło na ilości przeprowadzanych egzaminów, ale również na finansach ośrodka. Tak? Ale najważniejsze było zdrowie nas wszystkich, tak samo osób, które się przemieszczają, bo jednak ciężko uniknąć kontaktu bezpośredniego, zdając egzamin na prawo jazdy, przebywając w samochodzie. Tak, tak więc to się zmieniało. Dzisiaj jestem zadowolony, że po tych trudniejszych sytuacjach mamy teraz troszkę wzrost egzaminów. To myślę, że to jest nasza wspólna praca, ponieważ ośrodek jest oceniany w różnych aspektach. Jest oczywiście też podejścia dyrektora do ośrodka, tych relacji ze szkołami nauki jazdy, ale również oceniani są moi pracownicy, mówię tutaj o egzaminatorach, o biurze obsługi. I cieszę się, że wiele pozytywnych uwag słyszę. Oczywiście też się trafiają negatywne. Jeżeli jakiekolwiek sygnały negatywne mamy ze szkoły nauki jazdy, jakieś, czy z osób zdających, każdą jedną sytuację weryfikujemy, żeby unikać takich sytuacji na przyszłość. I szczerze mówiąc, tak jak mówię, te relacje to jest taki największy powód dla mnie do dumy. Właśnie, jeszcze nawiązując do egzaminów, coś co na pewno było i pewnie dalej jest ważnym problemem z ostatnich lat, to jest kwestia związana z egzaminatorami. No, pamiętamy, były strajki, były różnego rodzaju rozmowy. Czego ten problem dotyczy i czy on już jest rozwiązany, czy to wszystko jeszcze jest kwestia bardziej przyszłości? Znaczy, panie redaktorze, tu trzeba powiedzieć, że ten problem z egzaminatorami, ze strajkami, to nie jest tylko problem, który dotyczył tej grupy społecznej. Tak? Wiadomo, że sytuacja ogólna na świecie wpłynęła na wzrost inflacji i w tym czasie niestety też i na zubożenie wszystkich, tak, pracowników, tak, nie tylko Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ale w każdej jednej instytucji, bo jeżeli ceny idą radykalnie do góry wszystkich produktów, to poziom życia niestety rośnie i też jest oczekiwanie ze strony pracowników, żeby spróbować to rekompensować, tak, bo każdy chciałby się rozwijać, zarabiać więcej, pracować też ciężko, ale i zarabiać więcej, żeby utrzymać swoją rodzinę. To jest oczywiste. Ale też trzeba popatrzeć na dwie strony medalu, tak? Oczekiwania to jest jedno i możliwości ewentualnie zrealizowania poszczególnych postulatów to drugie. Faktem jest, że mieliśmy te strajki w całej Polsce. One później, można powiedzieć, troszeczkę zostały stonowane, ale te rozmowy między dyrektorami a egzaminatorami, czy w ogóle pracownikami, bo ja nie chciałbym tutaj dzielić absolutnie egzaminatorów i innych pracowników, bo to są też ludzie, bez których się nie da pracować w ośrodku. Nie da się pracować bez księgowości, nie da się pracować bez kadr, bez informatyki, bez pań w biurze obsługi, bez osób, które obsługują plac. To wszystko musi współgrać, żeby ośrodek mógł dobrze funkcjonować. Dlatego ja zawsze, jak prowadziłem rozmowy, to jednoznacznie mówiłem, że jak rozmawiamy o jakichś sprawach pracowniczych, to rozmawiamy o wszystkich pracownikach, nie tylko egzaminatorach. Niekoniecznie wszystkim się to podobało, to tego nie ukrywam, ale ja do dnia dzisiejszego i nie żałuję tych decyzji, które podejmowałem. Z biegiem czasu oczywiście, kiedy poprawiała się sytuacja, kiedy ten okres pandemii, można powiedzieć, na szczęście nie do końca, ale ustał, zmieniała się też ilość egzaminów. Po drodze też między innymi po wielu latach zmieniły się opłaty za egzaminy. To wszystko sprawiło, że tych środków finansowych, tak jak pan redaktor zaznaczył, 90% przychodów ośrodka to jest z egzaminów, dodatkowe 8% to są kursy różnego rodzaju, teraz troszkę więcej, bo mamy też punkty karne z powrotem przywrócone i tych kursów jest dużo. Również ewentualnie z wynajmowanie placu, tak, do ćwiczeń. To wszystko wpłynęło, że ta sytuacja finansowa się poprawiła i też mi w ostatnich latach dała możliwość, żeby praktycznie co roku dawać wcale nie małe podwyżki, ale tak jak mówię, dla mnie było istotne, że rozmawiamy o wszystkich pracownikach, bo każdego szanuję i każdy ma rodzinę i każdego rodzina zubożała w tym kontekście i pogorszyły się warunki życia właśnie poprzez wzrost cen. I dlatego zawsze jak rozmawiałem, to i ustalałem ze związkami zawodowymi, z Radą Pracowniczą, z pracownikami, że jeżeli cokolwiek zwiększamy, poprawiamy sytuację, to dotyczyć musi wszystkich pracowników. I tak uważam, że tak należało robić i zdania bym dzisiaj również nie zmienił. Niezależnie od ilości tych egzaminów, zawsze Was wyróżniała wysoki poziom tej zdawalności na wszystkie kategorie w skali Polski. No, wiele czynników ma na to na pewno wpływ i wiele rzeczy ma znaczenie. W ciągu tej dekady dużo zrobiliście, żeby ta zdawalność była wysoka. Rozwiązania związane z placem manewrowym, sala symulacji, hol, który został wybudowany na dole, to wszystko też służy temu, żeby nawet w ostatniej chwili troszkę jeszcze wiedzy przyswoić.
Tak, panie dyrektorze, wiele się zaczęło tak naprawdę, bo trzeba o tym pamiętać, w roku 2013, kiedy jeszcze dyrektorem był pan Lucjusz Nadbereżny. Ja od początku, od stycznia 2014 roku miałem przyjemność mu go wspierać, kiedy zatrudnił mnie jako swojego zastępcę. Krótko mieliśmy okazję z tym współpracować, bo praktycznie już w maju odszedł do Urzędu Marszałkowskiego i później Zarząd Województwa powierzył mi kierowanie ośrodkiem, ale też chcę o tym powiedzieć, że wiele takich pozytywnych rzeczy rozpoczął mój poprzednik i ja oczywiście, wiedząc, że te rzeczy są dobre, konsultując to ze szkołami nauki jazdy, to kontynuowałem. Też, co bardzo ważne, bo w tamtym okresie też powstał pomysł rozbudowy ośrodka. Po przemyśleniach, po analizie finansowej uznałem, że to będzie bardzo korzystne. Przede wszystkim dla osób tutaj, które do nas przyjeżdżają, dla naszych klientów. Po kilku latach udało się zgromadzić odpowiednie środki i podjąć decyzję o wybudowaniu poczekalni. Również miejsca, gdzie można spokojnie również coś zjeść, tak? Ponieważ instruktorzy przyjeżdżają często do ośrodka ze swoimi klientami, prawda, z osobami, które przyjeżdżają tutaj do nas na egzamin i też spędzają tutaj wiele czasu i żeby też mogli w komfortowych warunkach poczekać na swoich kursantów. Też udało się w ramach poczekalni wybudować też kawiarenkę, gdzie można spokojnie też coś zjeść, napić się kawy. I dzisiaj jesteśmy chyba wszyscy z tego zadowoleni, dlatego że biorąc pod uwagę tą sytuację wcześniejszą, a ja wcześniej przypomnę, ze względu na nisz demograficzny, który teraz następował wcześniej, o wiele więcej egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego było przeprowadzanych, był też o wiele większy tłok. Teraz te warunki są bardziej komfortowe. Na holu nie ma takiego tłoku, a każdy tłok w sytuacjach stresogennych, a takim jest każdy egzamin, tym bardziej egzamin na prawo jazdy, na pewno nie poprawia możliwości koncentracji i przygotowania się takiego egzaminu. Dlatego cieszę się, że udało się to zrealizować. I dzisiaj zbieramy z tego owoce, osoby, które do nas przyjeżdżają, również instruktorzy są zadowoleni z tej poczekalni, jest to klimatyzowana, duża poczekalnia, również ta mini restauracja, która również się tutaj znajduje, też jest komfortowa. Udało się otworzyć salę symulacji egzaminu teoretycznego, tutaj to pomysł jeszcze mojego poprzednika. Przez chwilę musieliśmy ją zamknąć w tym etapie covidowym, ale później, jak już zaczęło wszystko wracać do normy, tą salę otworzyliśmy, udostępniamy plac już od wielu lat. I też to się bardzo przyjęło. Na początku udostępnialiśmy popołudniami, w soboty. Te zainteresowanie było tak duże, że nawet poproszono nas, żebyśmy i w niedzielę, bo przecież też są takie sytuacje, że szkoły nauki jazdy też mają lekcje w niedzielę, poprosili nas, żeby też mogli sobie poćwiczyć, żebyśmy ten plac otworzyli. To wszystko wpłynęło na pewno na to, skumulowało się, tak? Plus oczywiście praca egzaminatorów, prawda? To wszystko jest istotne, ponieważ ocenia człowiek, tak? Są zasady, są przepisy, ale to zawsze ocenia człowiek i też człowiek powinien podchodzić do każdej decyzji racjonalnie, tak? Nie tylko mówię tutaj o egzaminatorach, ale również i sam się do tej zasady stosuje, oceniając czy oglądając, czy zderzając się z różnymi problemami. I dzisiaj jestem zadowolony, że zdawalność w ośrodku utrzymuje się na wysokim poziomie. Zawsze byliśmy w pierwszej dziesiątce w kraju. Przypomnę, że w Polsce mamy 49 ośrodków ruchu drogowego, dodatkowo jeszcze filie. Czasami bywało, że nawet byliśmy na szóstym miejscu, ale to nie o to chodzi, żeby rywalizować o to pierwsze miejsce. Chodzi o to, żeby być na takim poziomie, który można powiedzieć, będzie takim poziomem normalnym, tak? Ponieważ też w wielu wodach słyszymy o takich bardzo niskich zdawalnościach, co też nie jest dobre, bo ponieważ wszyscy opieramy się na tych samych przepisach, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o ocenianie. Oczywiście każde miasto ma swoją specyfikę. Tarnobrzeg, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o poruszanie się, nie jest najtrudniejszym miastem w Polsce, nie jest też miastem dużym w stosunku do innych województw. To też na pewno wpływa na to, ale przede wszystkim, tak jak mówię, te wszystkie rzeczy, które wprowadziliśmy i odpowiednie podejście, ta współpraca ze szkołami nauki jazdy daje efekty dnia dzisiejszego i życzyłbym sobie, żeby tak było dalej, bo to jest z korzyścią dla osób zdających, dla szkół nauki jazdy i oczywiście dla ośrodka. Różnie to bywało wcześniej w historii, te relacje między szkołami a WORD-em były różne. Ja się cieszę, że po 10 latach mam dobre relacje z tymi szkołami, ponieważ osobiście ich odwiedzałem, rozmawialiśmy, zachęcaliśmy do bycia w Tarnobrzegu, ale przede wszystkim najważniejsze to jest to, żeby nie tylko wysłuchać, jakie uwagi są, tylko też po prostu starać się je wdrożyć.
I większość rzeczy, które nas proszono, zostały wdrożone. No i dzisiaj, można powiedzieć, zbieramy tego takie pozytywne efekty. Chciałem nawiązać jeszcze do tego, co Pan już wspomniał o tych spotkaniach z ośrodkami szkolenia kierowców. Pamiętam, na początku te spotkania były dość długie, często były dość burzliwe, były trudne tematy. Dzisiaj te spotkania są takie dość krótkie i takie są raczej wyjaśniane kwestie techniczne. Także widać, że na przestrzeni lat to jest chyba najlepszy obraz tego, że miało to sens. Na pewno miało to sens i to będzie miało sens na przyszłość, ponieważ nawet jeżeli pewne problemy się rozwiąże, to życie, jak to się mówi, nie zna próżni i będą się pojawiać nowe, więc takie spotkania uważam, że są bardzo cenne. Pracując w ośrodku na co dzień, niektórych rzeczy się człowiek nie widzi, tak? Przejeżdża osoba z zewnątrz i pewne rzeczy dostrzega, a ktoś, kto, można powiedzieć, czasami przechodzi codziennie, nie do końca pewne rzeczy dostrzega. Więc to jest bardzo ważne, żeby takie nowe sygnały wpływały, tak? Bo jeżeli tych sygnałów nie ma i ktoś tego pewne rzeczy nie zauważa, to znaczy, że po prostu ciężko jest te rzeczy naprawić, tak? A jeżeli się pojawiają sygnały, że warto coś zmienić, oczywiście to musi być zgodne z przepisami prawa i oczywiście muszą być warunki techniczne odpowiednie. Jeżeli coś jest do możliwego do zrobienia, to trzeba to realizować. I pewnie ta współpraca polega na tym, że wiele różnych uwag wpływało w tym okresie, kiedy pan redaktor wspomina te pierwsze nasze spotkania. I część z tych uwag istotnych z punktu funkcjonowania ośrodka i dla osób zdających było zmienianych, tak? Staraliśmy się dopasować do tego, co nas proszono i to dawało efekty, tak? I to wpłynęło na te relacje i na postrzeganie ośrodka, co jest również bardzo ważne. Właśnie, zwłaszcza, że też często się zmieniają same zasady co do egzaminowania. Pojazdy się często zmieniają. Kiedyś pamiętam, że nie można było zdawać egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców. Teraz taka możliwość jest i chyba te spotkania też temu służą, żeby takie rzeczy omówić. Tak, na pewno to była dosyć bardzo istotna zmiana, bo widać to wyraźnie po statystykach. Już dzisiaj na różne kategorie prawa jazdy, na kategorie ciężkie, czyli na ciężarówki i autobusy, lekko już 50% przekroczyliśmy, że większość tych egzaminów jest zdawanych na pojazdach szkół, tak? Czyli ktoś się uczy na danym pojeździe i jednak czuje komfort zdawania na tym pojeździe. Więc tak to się stało. Na kategorię B ten procent jest mały, ale on też rośnie, tak? Mimo że w WORD-zie i w szkołach nauki jazdy bardzo często jest tak, że mamy podobne samochody, czasami w większości prawie identyczne, tak? Bo bardzo często jest tak, że szkoły się dopasowują do tej floty pojazdów, co w ośrodku. No tutaj ciężko jest, bo też były takie oczekiwania, żebyśmy wybierali inne pojazdy. No tutaj niestety prawo jest jednoznaczne, jesteśmy instytucją publiczną, obowiązują nas przetargi, my nie możemy sobie wybierać pojazdów, możemy wpisywać kryteria, jakie chcemy, które samochody muszą, aczkolwiek też muszą spełnić, ale to też są przepisy wynikające z rozporządzenia, jak powinna wyglądać flota pojazdów. I tyle, tak? Więc też nie mamy na to wpływu, musimy ogłaszać przetargi, nie mamy wpływu na to, jaka firma wygra, jaki będzie model samochodu, tak? I też w ciągu ostatnich latach się ta flota zmieniała, tak? Mieliśmy Toyoty, mieliśmy później Hyundai'e, w ostatnim przetargu wygrał Peugeot i taka flota pojazdów teraz jest w ośrodku. Na pewno musimy dbać o tą flotę i dbamy. Te pojazdy u nas nie ma mowy, żeby były wiekowe, to po pierwsze, ale również nie ma mowy, żeby jakakolwiek usterka była nienaprawiana. Każda jedna rzecz, czy zarówno egzaminator, jeżeli to dostrzega, czy osoby, które zajmują się właśnie obsługą placu, przygotowaniem pojazdów, jeżeli tylko zgłaszają mi jakąkolwiek uwagę, problem, to tutaj oni wiedzą, decyzja jest zawsze tylko jedna, naprawiamy, robimy. Tutaj na tym nigdy nie oszczędzaliśmy i uważam, że tutaj na tym oszczędzać po prostu nie można. Wasza działalność kojarzy się przede wszystkim z egzaminami, ale to nie tylko egzaminy. Jeszcze chciałbym króciutko poruszyć kilka innych kwestii bardzo ważnych. Wspomniał Pan już o kursach i szkoleniach. To jest nie tylko źródło Waszego dochodu, ale też no, ważna rzecz, która wielu grupom się przydaje, która dla wielu grup jest konieczna. Jakie kursy i szkolenia są i kto z nich głównie korzysta? Tak, no ośrodek ma dosyć bogatą gamę przeprowadzanych kursów, oczywiście związanych tematycznie z naszą działalnością, tak? Jednym z najbardziej zachęcających do uczestnictwa kursów jest kierowanie ruchem drogowym. Wiemy, że wiele instytucji publicznych, czy na przykład strażacy, czy osoby pracujące w kolejnictwie, prawda, muszą mieć pewne uprawnienia, żeby po prostu wykonywać swój zawód, swoje obowiązki. I tutaj jak najbardziej przeprowadzamy szkolenia właśnie w zakresie kierowania ruchem drogowym, zwłaszcza, że te szkolenia muszą być odnawiane co 5 lat. Tak więc tych szkoleń przeprowadzamy bardzo dużo, ale również te szkolenia przeprowadzamy w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te instytucje, które nie wykorzystują tych uprawnień zawodowo,
Mówię tutaj przede wszystkim o strażakach, zwłaszcza Ochotniczej Straży Pożarnej, albo też stowarzyszenia, które prowadzą różnego rodzaju działania związane z ruchem drogowym, organizują różnego wydarzenia. To również takie podmioty bardzo często szkoliliśmy w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego bezpłatnie, tak, żeby też, bo niektóre instytucje czy stowarzyszenia no nie posiadają własnych środków albo posiadają bardzo ograniczone, a przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie może być tak, że ktoś nie ma odpowiednich środków pieniężnych i pewne wydarzenia będą nieodpowiednio zabezpieczone. No to dzisiaj nie wchodzi w grę, ponieważ jest bardzo mocno obwarowanie przepisami. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przez wiele lat organizujemy właśnie te kursy szkolenia, ale również drugim istotnym kursem, który jest też istotny z punktu widzenia kierowców, to jest kurs redukujący punkty karne. On funkcjonował w ośrodku przez wiele lat, później te kursy zostały wstrzymane. Ponad rok temu zostały wznowione ponownie i widać, że też się cieszą zainteresowaniem, zwłaszcza, że taryfikator kar za wykroczenia drogowe drastycznie się zmienił. Wzrosła ilość punktów karnych za poszczególne wykroczenia, również oczywiście wzrosły ceny mandatów. A to wszystko wpływa na to, że osoby, które szczególnie zawodowo dużo podróżują, muszą po prostu mieć prawo jazdy, żeby wykonywać swoją pracę. Często, jeżeli się niestety przekroczy uprawnienia, nazbiera punktów karnych, to nie chcą ryzykować utraty prawa jazdy przy następnym zatrzymaniu na przykład i wykroczeniu drogowym, dlatego decydują się na odbycie naszego kursu takiego w ośrodku. I również tutaj mamy zainteresowanie dosyć spore. Przeprowadzamy około 4 teraz kursów w ciągu miesiąca. Wcześniej przeprowadzaliśmy 2 takie kursy. To oczywiście wynika z zainteresowania. I to też są również dla nas dodatkowe dochody dla ośrodka, tego nie ukrywamy. I cieszymy się, że te kursy wróciły i że zostały po prostu z powrotem scedowane na Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Przekazujecie również sprzęt. To też jest ważna płaszczyzna działalności. Defibrylatory, sprzęt dla strażaków. Również doposażacie szkoły. W ciągu roku chyba sporo takich rzeczy się uzbiera, kolokwialnie mówiąc. Tak, no Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, mówię tutaj ogólnie, nie tylko o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jest kojarzony głównie z egzaminowaniem, ale jednym z ważniejszych zadań, jakie przed nami stawiają przepisy prawa, przede wszystkim ustawodawca, to również działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to też jest jeden z naszych priorytetów. Dlatego też różnie go realizujemy. To, co pan redaktor wspomniał, bardzo dużo spotkań, lekcji z młodzieżą, z dziećmi, ale również z osobami starszymi, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omawiania tych przepisów, o których pan redaktor wcześniej wspomniał, że one się różnie często zmieniają i trzeba docierać tak naprawdę do wszystkich uczestników ruchu drogowego, również do pieszych, żeby ta informacja była powszechna. Te wszystkie akcje, które się odbywają, są uzależnione również od sytuacji finansowej. W takich dobrych latach, kiedy ta sytuacja była dobra, to średnio w ciągu roku przeprowadzaliśmy około 100 różnego rodzaju wydarzeń, czy to jakichś tam imprez, czy lekcji. To średnio przypada mniej więcej około 2-3 wydarzenia na tydzień, tak więc tego było bardzo dużo. Później w tym okresie trudniejszym, kiedy sytuacja finansowa w związku z sytuacją covidową się zmieniła, tych wydarzeń było mniej, ale znowu teraz w ostatnich latach wracamy do tych szerokich działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowym, bo niestety jest to potrzebne. Jak widzimy, dalej mamy sporo wypadków, sporo zdarzeń na drodze i jak najbardziej takie działania są potrzebne. W tym czasie rozdawaliśmy, muszę powiedzieć, dziesiątki tysięcy odblasków. W tych najlepszych latach to około 10 tysięcy różnego rodzaju odblasków rozdawaliśmy. Czy to są opaski, kamizelki, jakieś takie odblaski na plecaki dla dzieci. Biorąc pod uwagę te 10 lat, to naprawdę bardzo dużo tego rodzaju elementów przekazaliśmy. I to widać. Widać wyraźnie, szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym, że wiele dzieci, również w przedszkolach, bardzo często na drogach, na chodnikach widzimy, jak dzieci chodzą właśnie w tych kamizelkach. Tak więc to wszystko miało sens i naprawdę jesteśmy przekonani, że zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ale również wspieraliśmy te podmioty, które no niestety muszą jeździć do różnych zdarzeń drogowych, często do wypadków. Mówię tutaj o ochotniczych strażach pożarnych szczególnie, również Państwowej Straży Pożarnej, gdzie ten sprzęt jest zawsze potrzebny, ten sprzęt musi być niezawodny, ten sprzęt musi być
cały czas sprawny, a więc musi być bardzo często też i nowy. Zakupywaliśmy bardzo różnego rodzaju sprzętu do ratownictwa medycznego, również defibrylatory, z czego też jesteśmy zadowoleni, ponieważ wiemy, że ten sprzęt, który przekazaliśmy w ciągu tych 10 lat, kilkadziesiąt defibrylatorów, nie tylko tutaj w Tarnobrzegu, ale również w okolicy, wiemy, że ten sprzęt już nie raz uratował ludzkie życie. Więc to wszystko ma sens. I tak jak wspomniałem, zawsze to jest uzależnione od sytuacji finansowej. Są lata, gdzie tego sprzętu przekazywaliśmy mniej, czasami więcej. Moje zadanie jest dbać o ośrodek jako całość. Jeżeli widzę, że jest taka możliwość wspierania, to na pewno to robiliśmy. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy odpuścili jakiś rok. Było większe, mniejsze natężenie, ale można powiedzieć, angażowaliśmy się każdego roku. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, wasza współpraca i zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa. To jest na pewno nowość, która w ciągu tych 10 lat została taka wprowadzona. Wcześniej tego nie było. Teraz no, od kilku ładnych lat już jesteście z tymi krwiodawcami i sami też organizujecie akcje, których no, było już mnóstwo. Idea zrodziła się przede wszystkim właśnie na takim spotkaniu z krwiodawcami. Kiedyś zaprosili nas na swoje spotkanie. Mieliśmy okazję porozmawiać o ich problemach, też o problemie, który jest w Tarnobrzegu już od lat, bo jak wiemy w 2012 roku został zlikwidowany stały punkt poboru krwi w Tarnobrzegu, który mieści się w szpitalu. No zawsze jest tak, że jeżeli coś się zlikwiduje, to powrócić do tego jest, szczerze mówiąc, jeszcze trudniej. I to też był taki jeden z postulatów właśnie klubów honorowych dawców krwi, praktycznie każdej osoby, która oddaje krew w Tarnobrzegu, czy oddawała wcześniej krew w Tarnobrzegu, że jest to problem, tak? Że zlikwidowanie tego z tego punktu radykalnie wpłynęło na to, że tych krwiodawców z Tarnobrzega było mniej, bo część osób zrezygnowało, część osób, którzy oddawali krew regularnie, niestety przestali to robić, bo żeby to zrobić, trzeba było się udać do sąsiedniej gminy, czy to do Sandomierza, czy do Mielca, czy do Stalowej Woli. I nie zawsze ktoś miał czas na to, żeby po prostu udać się do sąsiedniego miasta. Zawsze to była wygoda, jak było to na miejscu. I postanowiliśmy, że spróbujemy to zmienić. Tak? Przede wszystkim podstawowym warunkiem było to, żeby zachęcić z powrotem krwiodawców do oddawania krwi i sprawić, żeby nowi krwiodawcy również chcieli oddawać krew regularnie. Tak? Dlatego zaczęliśmy wspólnie organizować różnego rodzaju akcje. Wiadomo, że nie mieliśmy punktu stałego w Tarnobrzegu, ale był punkt ekipowy tak zwany, czyli że z Rzeszowa drużyna, ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiorecznictwa przyjeżdżała tutaj na pojedyncze dni, żeby ta krew była w Tarnobrzegu oddawana. My w tym czasie staraliśmy się odpowiednio wcześniej rozpromować tą akcję, zachęcić po prostu krwiodawców, również rozdając różnego rodzaju upominki. I te akcje, można powiedzieć, się bardzo przyjęły. Za każdym razem, kiedy coś takiego organizowaliśmy, o wiele więcej osób oddawało tego dnia krwi, czasami 40-50 osób, kiedy tych akcji nie było wcześniej, to czasami po parę osób tylko oddało krew. No ale też tego nie można robić za często, bo krwi nie można zbyt często oddawać. Tak? W przypadku kobiet to jest to taka sugestia, żeby to było raz na 3 miesiące, w przypadku mężczyzn raz na 2 miesiące. Więc mniej więcej raz na kwartał taką akcję organizowaliśmy i to na pewno też wpłynęło, bo przychodziły też osoby, które wcześniej krwi nie oddawały. Czyli to pokazywało, że to ma sens. Później również też trzeba powiedzieć, że i wiele różnego rodzaju stowarzyszeń angażuje się w organizowanie tych akcji, co też bardzo cieszy, bo tak jak zawsze podkreślaliśmy, wszystkie ręce na pokład i strażacy, i policja, i młodzież w szkołach, oczywiście mówię tutaj o młodzieży już dorosłej, w szkołach średnich, którzy również takie kluby pozakładali. Mówię tutaj też o różnego rodzaju stowarzyszeniach, tutaj Stowarzyszenie Motocyklistów również też bardzo mocno się angażuje. I później też, żeby się nie dublować, organizowaliśmy wspólne akcje, tak? Wspieraliśmy się nawzajem po to, żeby wspólnymi siłami osiągać ten cel, żeby przede wszystkim tych krwiodawców było coraz więcej. No i bardzo mocno pukamy teraz do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby ten punkt przywrócić. Są oczywiście konkretne problemy, krótko mówiąc, musi być odpowiedni lokal, musi być odpowiedni sprzęt, musi być stała ekipa, która będzie obsługiwała. To są te problemy, z którymi się trzeba zmierzyć. Ale no, wśród nas determinacji nie brakuje, nie brakło i wierzę w to, że oczywiście tutaj musimy też, patrząc racjonalnie, dopomóc, mówię tutaj przede wszystkim o samorządach, żeby potencjalnie zwiększyć te szanse, to musimy też tutaj przede wszystkim zabezpieczyć jakiś lokal i pomóc w zakupie sprzętu, tak? No bo Regionalne Centrum musi być odpowiedzialne za obsługę, bo tutaj niestety tutaj wyręczyć tego RCK-u nie możemy, ale możemy dopomóc, żeby ten punkt
można powiedzieć, zabezpieczyć, tak, pod kątem lokalowym, pod kątem sprzętowym dopomóc, tak. Na pewno determinacji nam nie brakuje, a sukces na pewno możemy, o sukcesach możemy mówić dlatego, że zaktywizowało się dużo nowych krwiodawców. Wiadomo, że też z biegiem czasu, z biegiem wieku osoby, które oddają krew, mając też różne problemy zdrowotne, nie mogą tej krwi oddawać, więc jeżeli nowe osoby, młode osoby, zdrowe osoby nie będą się angażować, to niestety ten problem będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał, a jak wiemy, krwi nie da się niczym innym zastąpić. Na koniec ostatnie pytanie. Jak pan widzi przyszłość ośrodka? Czy może jakieś zagrożenia? Czy raczej w dobrych barwach pan to widzi? Dzisiaj z punktu widzenia obecnej chwili to myślę, że ta sytuacja z punktu widzenia tych obiektywnych czynników poprawiła się, tak? Bo zawsze największe problemy mogą być w sytuacji, kiedy są problemy finansowe. Tak? Wiadomo, że przed ośrodkiem są też wyzwania. W ciągu najbliższego czasu będziemy musieli przede wszystkim, dopasowując się do nowych przepisów, zakupić nowy tabor na egzaminy ciężkie. Mówię tutaj o ciężarówkach, ponieważ zmieniają się przepisy i one miały wejść już od stycznia 2025 roku, zostały rok przesunięte. Będziemy musieli wymienić ciężarówki, ponieważ do tej pory można było egzaminować na tak zwanym tandemie z przyczepą do czepianu, dla tych, którzy nie do końca wiedzą, jak to wygląda, i na naczepach, tak, czyli zaczepionych na ciągnikach siodłowych. W związku z tym, że ten egzamin był łatwiejszy, tak twierdzą osoby, które zdają ten egzamin na tym tandemie, to większość egzaminów była przeprowadzana właśnie na takim zestawie. W związku z tym, że jednak w przypadku kierowców zawodowych, a tych ciągle brakuje, transport odbywa się właśnie między innymi na tych naczepach, stąd też przepisy się zmieniają i jest nacisk na to, żeby te egzaminy właśnie były na tego rodzaju sprzęcie, żeby osoba, która zdobędzie już prawo jazdy, no potrafiła takim sprzętem się poruszać, bo jak twierdzą osoby, bo ja mogę się tylko tak opierać, ponieważ nie mam prawa jazdy i nie jeździłem ciężarówkami nigdy, więc opierając się na ich opiniach, twierdzą, że to są dwa rodzaje, można powiedzieć, różnego rodzaju sprzętu, tak? Stąd zmiana przepisów. To sprawia, że będziemy musieli, dopasowując się do tych przepisów, zakupić nowy tabor. Przynajmniej dwie ciężarówki, no bo żebyśmy mogli zapewnić komfort osób, które oczekują na egzamin, tak? Żeby te egzaminy nie były czas oczekiwania, że był niezbyt długi. Naturalnym jest, że jesteśmy po przetargu, już mieliśmy na 4 lata, wynajmujemy pojazdy na kategorię B. To są też takie problemy, bo za półtora roku trzeba będzie już, a właściwie wcześniej, ogłosić nowy przetarg i też go przygotować, żeby zabezpieczyć znowu na kolejne lata flotę pojazdów. Tak? I to wszystko oczywiście wiąże się z finansami. I jeżeli ta sytuacja byłaby trudna, to wtedy też i te problemy ośrodka byłyby o wiele większe. Ale tak jak wspomniałem, w ostatnim czasie wróciły punkty karne, które też są dosyć istotnym źródłem przychodu. Też zmieniły się ceny na egzaminy. Też pojawiła się zmiana uchwały. Sejmik Województwa Podkarpackiego przegłosował uchwałę odnośnie waloryzacji o inflację coroczną tych cen egzaminów. To zawsze nawet te paręnaście złotych więcej dla ośrodka będzie istotne. I to wpłynie na to, że będziemy mogli zabezpieczyć przede wszystkim wszystkie nasze potrzeby na najbliższe lata. Przede wszystkim mówię o tych problemach sprzętowych. Ale również, co istotne, również będą środki na to, aby wynagradzać tych ludzi, którzy też ciężko pracują w ośrodku. Tak jak mówię, nie dotyczy to tylko egzaminatorów, ale wszystkich innych pracowników, bo tylko wspólnie możemy realizować odpowiednio nasze zadania. Mówię tutaj czy o podwyżkach, czy również o premiach. Chociaż tak jak wspomniałem, w ostatnich latach mimo różnych problemów praktycznie co roku mieliśmy podwyżki wszystkich pracowników. W ciągu roku też starałem się wygospodarować środki na kilka premii. Tak więc to, co byłem w stanie zrealizować, starałem się również w podzięce za pracę codzienną również podziękować właśnie w taki sposób pracownikom. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. No i życzę, żeby ośrodek w kolejnych latach miał się co najmniej tak dobrze, a może i jeszcze lepiej. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję serdecznie państwu.